Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku na kanale. I oczywiście w trójku kolejna wizyta Laxiona, czyli naszego tutaj ziomeczka, który tutaj nam przynosi różne ciekawe, czasami nieciekawe rzeczy. I jak widzicie, dzisiaj mamy no parę ciekawych rzeczy, na pewno parę drogich rzeczy z tego co widzę. Chociażby mamy tutaj Trovian Sale i tutaj jest tylko Sale, czyli mamy tylko ten żagielek. Mamy tylko ten żagielek. Nie mamy jakby tego, nie mamy statku, więc za 15 trochę drogo, nie? Jak za sam żagiel. Mamy też Emblem Unyielding. Garda Brief czyli że po prostu daje nam tutaj tarczę. Mamy Mounta Throne of Dark Spirits. 10 razy możemy go sobie kupić, więc możemy od razu się domyślić, że jest to tradowalny mount. Mamy też Alaya Hungry Hydroken, czyli to jest jeden z lepszych alajów, bo on daje chyba właśnie on daje Magic Finda dużo. Tutaj właśnie ta on daje 55 Magic Finda, nie? Więc tutaj całkiem spoko jest ten alaj. Mamy też Wingsy Confetti Jetties za 150. No i mamy takie standardowe rzeczy, które są ulubione, czyli Style Stasze, tutaj Dragon Eggie i też mamy przy tej wizycie Metamater. Więc ostatnio był ten Bound Brilliance, to dzisiaj właśnie mamy Metamater. Czy Wingsy są tradowalne? Konfetti? Pewnie nie, bo one są tylko jedne, czyli no, możemy kupić je tylko raz, więc stawiam, że nie są. I z tego co widzę, to ich nie ma, więc są to Wingsy jednorazowego użytku, czyli kupujemy i one się po prostu automatycznie używają. Hungry Hydroken pewnie to jest tak samo. Czy ja dobrze pisałem? Hungry. Tak, nawet nie ma go, więc to też jest jednorazowego użytku. Czyli kupujemy i się używa. No i oczywiście Throne of Dark Spirits, no to tutaj 10 razy możemy kupić, no to Throne of Dark. No i tronik kosztuje 240. No jak za 120 końców to trochę mało, ale pewnie jak minie trochę czasu, to troszeczkę zdrożeje też, nie? Ten mącik. I mamy jeszcze emblem Unyielding. Będzie tutaj, jak pisze on? A nie będzie chyba. Za 160. Za 160. No ale tutaj się nie dziwię, że ten emblem jest za 160, bo on kosztuje tylko 65 też, nie? Więc tutaj, ale go sobie kupię. Znaczy kupię go oczywiście, żeby sprzedać. No bo tutaj troszeczkę tych końców jeszcze mam, czyli no miałem, to mogę sobie zawsze, to mogę chociaż sobie kupić tego jednego emblema. O, widzę, że mi się tutaj rzeczy sprzedały, to sobie przy okazji poodbieram Fluxa. Nie wiem po co ja go, nie wiem po co mi ten Flux był potrzebny, ale mam, no to biorę sobie. No i cóż, tak wygląda inventory na przy tej wizycie. No oczywiście Trovian Sale też jest jakby jednorazowego użytku, czyli też jakby go kupujemy i on się używa i więcej go kupić nie możemy. Także no, czy ciekawe inwentory? No w sumie tylko dwie rzeczy mamy na sprzedaż, nie? Czyli ten tome i znaczy ten emblem i mounta, nie? Reszta jest neutralizowana. Więc troszeczkę mało, no ale też tutaj te rzeczy dosyć sporo końców kosztują. Więc z jednej strony niby mało rzeczy, ale z drugiej strony całkiem drogie, nie? Więc wydaje mi się, że jeśli macie końsy, no to
to, no to warto, nie? Na pewno ten emblem będzie dosyć sporo warty, bo emblem jednak się przydaje, nie? Ten starczą. Także no, tutaj na pewno ten emblem będzie troszeczkę warty już jakby po wizycie tego Luxiona, nie? No i ten mount na pewno też, bo to jednak jest mount, który chyba daje 50 mastery, nie? Bo on raczej nie lata, no ale jednak mastery daje, nie? Właśnie to Dark Spirit 50 mastery, także no to zawsze jest jakby te 50 mastery dodatkowe, nie? Także to na pewno też będzie kupowane. A ten emblem. No, emblem 25. No to ale to nieważne, ile mastery daje, ważne, że jest użyteczny, nie? No to też będzie na pewno drogie. No to no cóż, no chyba tyle, nie? Tak wygląda jakby ten Luxion na ten weekend, czyli od piątku do poniedziałku, do tej godziny tam 13. No i cóż, jeśli sobie chcecie coś kupić, no to tutaj widzicie, co macie. A jeśli no, nie macie tych końców, no to trudno, nie? Także no, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.